Czyli Estonia jest słynna z tego, że ma Skype'a i Legend Hotels. Do naszego zespołu można dostać się tylko i wyłącznie jednymi drzwiami. Żeby pójść wyżej, musisz zacząć od tego, no, pierwszego kontaktu z gościem. Szuka bardzo szybkiego internetu, szuka dobrego śniadania i szuka przede wszystkim bezproblemowej obsługi. 13.10 wybiła, a zatem 13.10 u Hery. Dzisiaj razem ze mną, waszym gościem jest... Miłosz Stanisławski, Soundgarden Hotel i Legend Hotels Polska. Okej, no dobra, Miłosz, ale powiedzmy sobie szczerze, ja ciebie trochę znam, pewnie branża hotelarska znacie też, natomiast nie wszyscy goście, widzowie wiedzą, kim jesteś. Za co odpowiadasz w Soundgarden Hotel? Jestem dyrektorem generalnym hotelu. Prowadzę hotel od 5 lat, a wspomniałem o Legend Hotels Polska, dlatego że hotel jest zarządzany przez grupę Legend Hotels pochodzącą z Estonii. Wow, czyli Estonia jest słynna z tego, że ma Skype'a i Legend Hotels. Tak, i możesz zostać elektronicznym citizenem właśnie w Estonii, jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej. Okej, okay. A to w ogóle ładne i pewnie o tym sobie też kiedyś porozmawiamy. Ja chciałbym porozmawiać o tym obiekcie, hotelu, twojej historii. Powiedziałeś, że jesteś tutaj 5 lat. Jako dyrektor generalny hotelu, tak, funkcjonuję jako 5 lat, natomiast wcześniej dołączyłem do zespołu i przed otwarciem hotelu odpowiadałem za sprzedaż i marketing. A to jest ciekawe w ogóle, bo nie jesteś najstarszą osobą w hotelarstwie. Ile miałeś lat, jak zostałeś szefem hotelu? Jak zostałem szefem hotelu, miałem około 28 lat. Wow, to dość młody jak na dyrektora generalnego. Tak, myślę, że po prostu znalazłem się też w dobrym czasie, w dobrym miejscu i włożyłem odpowiednią ilość pracy w to, żeby ktoś to zauważył i mi zaufał. Okej. Myślisz, że się sprawdziłeś? Nie mnie to oceniać, ale zdarza mi się dostać maila od szefa well done. To Okej. miłe. No, ja kiedyś też pracowałem w międzynarodowej firmie i chyba 2 razy dostałem well done, ale głównie dlatego, że był to spam i tak naprawdę miał iść nie do mnie na pewno i go sobie przyjąłem. Ale nie o tym mowa. Chciałbym porozmawiać o tym obiekcie. Co jest wyróżnikiem Soundgarden Hotel? Bo to jest obiekt, który jest 5 lat w Warszawie i on cały czas, moim zdaniem, budzi emocje. Znaczy, goście o nim mówią z takim lekkim podekscytowaniem. Jak wrzuciłem tutaj na przykład zdjęcie windy ostatnio i się zaczekowałem, że jestem, to dawno nie dostałem tyle pochlebnych opinii. Wow, zazdroszczę, szanuję ten hotel, fajne miejsce. Z czego to wynika? Nie wiem, może to wynika z tego, że próbowaliśmy od samego początku zmierzyć się z takim wyzwaniem osadzenia hotelu, który jest taką niezależną marką, na rynku, który dosyć mocno jest zdominowany przez hotele sieciowe, hotele brandowe, hotele o bardzo silnej pozycji, o bardzo silnym wizerunku, o bardzo dobrym know-how, a my jako taki mały, nikomu nieznany podmiot pojawiamy się i próbujemy coś ugrać. W związku z tym nasze ambicje zaczęliśmy przekładać w działania, które wykreowały nasz zespół jako zespół młodych, fajnych, profesjonalnych ludzi, którzy nie opowiadają głupot, tylko realizują to, co mają do zrobienia. A to w ogóle fajna rzecz, o której ty powiedziałeś, bo wy dużą część swojej komunikacji w ogóle marketingowej opieracie na ludziach. Tak, dlatego że cztery ściany, pokój, salę konferencyjną ma każdy hotel. Ludzi też ma, ale ludzi, którzy w taki sposób realizują wspólną jakąś koncepcję na ten obiekt, być może jest ciężej doprowadzić do takiej jednolitej, czy do takiego jednolitego wizerunku, jednolitego działania, do takiego zrozumienia, do takiej współpracy. I ciężko jest doprowadzić do tego, żeby wszyscy działali zgodnie z tymi samymi wartościami. Okej, okay. A wam się udaje jak? Zakładamy, że każdy z nas jest częścią tego dużego projektu, to przede wszystkim. Natomiast każdy z nas czuje się chyba, czy jakby ma prawo i przede wszystkim jest zapraszany do tego, żeby czuł się matką, ojcem, współtwórcą tego sukcesu, który robimy, który odnosimy razem. I to jest fajne, jakby każdy faktycznie jest w stanie podpisać się pod tym, co osiągamy jako całość, jako ekipa. Okay. Jak dobierasz ludzi do zespołu, na co zwracasz uwagę? Ostatnio bardzo rzadko już nawet ja osobiście dobieram ludzi do zespołu, dlatego że w pewnym momencie
zdecydowaliśmy, że do naszego zespołu można dostać się tylko i wyłącznie jednymi drzwiami, a tymi drzwi są drzwi naszego front office, naszej recepcji, czyli żeby zostać członkiem naszego zespołu, naszego sound team, musisz przejść drogę od samego początku, od samego frontu. Musisz zostać Naprawdę? hostem, a potem możesz awansować wewnętrznie. W związku z Wow. tym można powiedzieć, że jakby od paru ładnych lat za sukcesem ludzi, którzy do nas trafiają, stoi kierownictwo recepcji, a ja tylko tak naprawdę poznaję tych ludzi w którymś tam momencie i przybijam im piątkę, życzę im powodzenia. Okej, okay, ale to jest w ogóle ładny koncept, ale to jest tak, że jeżeli bym do ciebie przyszedł i powiedział cześć, jestem fajny, czyli już bym skłamał na początku, gdybym to był ja, oczywiście, ale jakby i mam pomysł, żeby być u was, nie wiem, szefem marketingu. I byśmy sobie pogadali, on byś powiedział, podoba mi się to, to kolejnym krokiem byłoby to teraz pójść do kierownika recepcji, pogadaj z nim, jeżeli będziesz wystarczająco dobry, żeby stanąć na pierwszy X czasu za ladą, to wtedy porozmawiamy to dalej? No, mogłoby się pojawić jeszcze jedno pytanie, czy tobie to pasuje, tak? No Aha. bo faktycznie tak się zdarza i mieliśmy już kilku szefów sprzedaży. Faktycznie w pewnym momencie, w którym ta decyzja zapadła i poszukiwaliśmy szefa sprzedaży, ja miałem propozycję z zewnątrz, miałem propozycję z rynku, rozmawiałem z ludźmi, którzy byli bardzo dobrzy, którzy pasowaliby do naszego zespołu, natomiast tego warunku nie spełniali, nie byli i nie pracowali z nami jako hostowie i nie mogli do nas dołączyć. Wow, a to strasznie fajne, że się trzymacie tej zasady i zdaję sobie sprawę, że ona może być wąskim gardłem, ale z drugiej strony taki, bym powiedział, nie estoński, a bardzo amerykański styl prowadzenia biznesu. Znaczy, że żeby pójść wyżej, musisz zacząć od tego, no, pierwszego kontaktu z gościem. To jest, wiesz, czym to było kierowane? My mieliśmy, czy jakby zdaliśmy sobie w pewnym momencie sprawę, że jako hotel, jako pracodawca mamy pewne ramy, powyżej których nie wyskoczymy, nie przeskoczymy. A to znaczy, że nie ma stanowisk wyższych, które moglibyśmy zaoferować gdzie indziej, w innym obiekcie w Warszawie, który mielibyśmy. Nasz zespół liczy 20 parę osób, nie Wow. jesteśmy w stanie go poszerzać w nieskończoność, a to znaczy, że ludzie, którzy przychodzili do nas do pracy i jakby mieli jakieś marzenia, mieli jakieś ambicje, musieli też dostać szansę te ambicje realizować. To znaczy, że jeżeli zaczęły nam się zwalniać jakieś stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie, to naturalną drogą było to, żeby móc czy pozwolić tym osobom realizować te ambicje już na naszym podwórku. I powstało takie zobowiązanie, którego się do dzisiaj trzymamy. Jako sound team faktycznie zapraszamy do nas do pracy, natomiast jeżeli gdziekolwiek zobaczysz ogłoszenie, a rzadko się zdarza, że cokolwiek ogłaszamy, że rekrutujemy, to zobaczysz informację, że poszukujemy hosta. Był jakiś wyjątek, ostatnio szukaliśmy koleżanki do działu HR i księgowości, ze względu na to, że właśnie czy w naszym zespole to zainteresowanie nie było takie magiczne, ale okazało się, że pani pokojowa nasza mogła, chciała, miała odpowiednie kompetencje, miała nawet odpowiednie doświadczenie, ale nie mówiła wystarczająco głośno. Musieliśmy 2 razy pytać. Dotarliśmy do niej i jest naszą nową HR i księgową. Wow. Ale to jest ładne. Niesamowita historia. Ale wy nie jesteście typowym hotelem. Bo jakbyśmy patrzyli sobie na takie tradycyjne centra zysku hotelarskiego, tak? Jakby, jeśli chodzi o to, że pokoje, część konferencyjna, restauracja, bankiety, wy no, jakby nie macie tych wszystkich, nazwijmy to, elementów. No nie mamy całego F&B, nie mamy całej Aha. gastronomii. Może inaczej, mamy, ale jest to realizowane przez naszego partnera i jest to inny portfel. Więc jest podmiot, który świadczy dla nas usługę gastronomiczną w każdym zakresie. To jest śniadanie dla gościa, to jest catering podczas naszych wszystkich konferencji, to są inne posiłki, z których korzysta gość podczas pobytu.
Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, dlatego że tą gastronomię musi też wyprodukować zespół, który dzisiaj na rynku okazuje się najtrudniejszym do pozyskania, do utrzymania, czyli zespół gastronomiczny. I tutaj tą dzielną rolę wziął na siebie nasz podwykonawca, z którym pracujemy od samego początku i który też razem z nami jakby ten wizerunek hotelu majsowego, bo pewnie do tego dojdzie w pewnym momencie jakieś twoje pytanie, tworzymy. I o tym mówimy, razem też występujemy, jeżeli mamy taką szansę pokazać się jako współproducenci takiego produktu MICE podczas, nie wiem, konkursów branżowych i tak dalej. To staram się pokazywać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o centrum przychodowe, ten przychód leży gdzieś za miedzą, tak, za płotem. No dobra, no ale powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy całego revenue hotelu, czy też jakby całej zyskowności, no to jest to z reguły jest to istotna część. Tak. Jak wy bez tego jesteście w stanie się dobrze rozwijać? Bo mówi się na mieście, że macie nie najgorsze wyniki. Znaczy może to nie jest tak do końca, że to jest bez tego, bo wiadomo, że my marżujemy te produkty, które kupujemy od naszego partnera. Powiedziałbym, naszą barierą jest elastyczność cenowa w momencie, kiedy dostajemy jakieś zapytanie i musimy konkurować z innymi obiektami na rynku. My wykluczyliśmy na podwórku Mais, wykluczyliśmy konkurencję ceną. Jakby sami przepracowaliśmy to, co jest naszą najmocniejszą stroną i faktycznie to centrum konferencyjne i to, w jaki sposób my je obsługujemy, w jaki sposób komunikujemy się z klientami, w jaki sposób utrzymujemy te relacje, budujemy, dbamy o nie i jak budujemy to zaufanie do nas, jest dużo więcej warte niż sama cena, która gdzieś tam na końcu tej kalkulacji stoi. I zdecydowanie jakby udaje nam się przekonywać naszych klientów, że warto zainwestować, bo nie jest to koszt, to jest inwestycja w zadowolenie gości, których do nas przyprowadzają. Zatem dzięki temu, że taką markę wypracowaliśmy, możemy utrzymać te marże, które, tak jak powiedziałem, są mało elastyczne. Możemy też utrzymać odpowiednie ceny wynajmu sal. Cena za salę zawsze u nas istnieje, obowiązuje. Nie ma zjawiska sali za darmo, nie ma zjawiska sali w pakiecie. Ta sala jest najczęściej droga i jesteśmy z tego dumni. Jesteście trochę jak Apple. Znaczy w takim sensie, okej, To duży komplement, ale tam, gdzie no. wszyscy mówią, obniżamy ceny, my powiemy, dobra, zbudujmy wartość. To musiało siłą rzeczy tak zadziałać, dlatego że kiedy otwierasz hotel, jedziesz na pewnego rodzaju euforii i na pewnego rodzaju efekcie nowości, wszyscy chcą ciebie spróbować i próbują, a ty widzisz, że te słupki nie składają się tak, jak ty byś chciał do końca, albo może się zadziać tak, że nie będą się składały tak, jak ty byś chciał do końca, to musisz znaleźć jakiś element, którym będziesz mógł się wyróżniać, którym będziesz mógł pokazać klientom, którym będziesz mógł powiedzieć, okej, to jest coś, to jest wartość, dla której warto do nas przyjść. No dobra, ale wy jesteście mimo wszystko bardzo mocni, jeśli chodzi o obiekt majsowy i eventowy, ale z drugiej strony, no, duża część moich znajomych, kolegów, przyjaciół, klientów absolutnie indywidualnych, biznesowych, przyjeżdżając na podróż służbową do Warszawy, chętnie was wybiera. Dlaczego? Jak to jest? Bo zobaczcie, nie jesteście w centrum. Nie jesteśmy w centrum. Aczkolwiek, no, ciężko powiedzieć, powiedzmy, porównajmy nas do wielkiego miasta europejskiego innego No i dobra, porównajmy lokalizację naszego lotniska do znaczy innych ja zawsze lotnisk, to będę mówił, prawie mamy w centrum. No, okej, no dobra, dobra. nie jesteśmy w centrum, jesteśmy w strefie lotniskowej. Jesteście w strefie lotniskowej, nie jesteście w centrum. Tak. Nie macie na miejscu jakichś wybitnych atrakcji wieczornych. To nie jest tak, że tutaj przyjeżdżasz i po prostu masz klub nocny, kręgle i miliard innych rzeczy, a goście i tak was uwielbiają. Ja wychodzę z założenia, że faktycznie nie ma hotelu dla każdego. Każdy wybiera to, co lubi, i być może po prostu jesteśmy obiektem, który da się lubić. A być może też właśnie da się lubić nasz zespół. I ja rozmawiam z gośćmi, rozmawiam z naszymi klientami i rozmawiam z firmami, które organizują spotkania u nas. I to jest to, co słyszę. Zresztą, jeżeli przejrzysz nasze opinie na TripAdvisor czy na którymkolwiek z portali,
To ja wiem, co będzie ocenione źle, ale wiem, że zespół będzie oceniony dobrze. Okej. Aż chcesz sobie pytać, co będzie oceniane źle, ale to nie w tym odcinku. A co macie takiego wyjątkowego w takim razie u was? Tak, z twojej perspektywy, co jeszcze twoim zdaniem jest takim mocnym wyróżnikiem dzisiaj waszego hotelu W obiekcie. w obiekcie? Wszystko zależy od tego, z punktu widzenia jakiego gościa pytasz mnie o to, tak? Jeżeli pytasz mnie o gościa, który przyjeżdża na krótko, przyjeżdża w biznesie, siłą rzeczy nie zastanawia się nad pewnymi rzeczami, o których ty powiedziałeś, jakby nie szuka kręgielni, nie szuka pola do badmintona czy basenu. On szuka fajnego, wygodnego łóżka. On szuka wybitnie czystego łóżka, bo jakby zwraca na to bardzo mocną uwagę. Szuka bardzo szybkiego internetu, szuka dobrego śniadania i szuka przede wszystkim bezproblemowej obsługi. I takiej normalności. Przynajmniej w naszym przypadku tak to wygląda, bo na pewno nie szuka luksusu, takim hotelem nie jesteśmy. My jesteśmy takim hotelem dla ludzi, po prostu. Jeżeli pytasz mnie o to, czego szuka u nas organizator spotkania, szuka u nas pewnej wyjątkowości i ta wyjątkowość od samego designu całego obiektu, od samej konstrukcji, od samego tego, jak wygląda ten hotel z zewnątrz, jakie jest otoczenie, jaka jest natura, co można zrobić, kiedy wyjdzie się na przerwę kawową. Poprzez to, jak są przygotowane sale konferencyjne, nie mówię o tu jakiejś wielkiej technologii, bo umówmy się, że ta technologia była trochę większym wow 5 lat temu. Natomiast gdybym cię poprosił o pokazanie smartfona sprzed 5 lat, jakiego miałeś, czy telefonu, bo nie wiem, czy miałeś smartfona wtedy, to też on by Teraz się. mnie obraziłeś, no pewnie, że miałem. Miałeś smartfona, wszystko masz Stary. smartfon. Natomiast no, na pewno on by wyglądał też trochę inaczej niż ten, który masz dzisiaj. W związku z tym, jakby nasza technologia, którą zainstalowaliśmy przed 5 laty, nie jest aż taka super sexy smart w dniu dzisiejszym, natomiast ona nadal bardzo dobrze się broni. Sale, które są zaprojektowane w taki sposób, jaki są, dają nam duże możliwości organizacji bardzo różnych spotkań, bez konieczności bardzo dużych nakładów na scenografię, bo one są po prostu ładne, one są po prostu, jakby one dobrze pracują z różnymi produktami, one różnie pracują z różnymi konceptami spotkań. Do tego jest fajnie, jest cicho, nie słyszysz, że ktoś stuka ci obcasikiem, nie słyszysz, że przejeżdża samochód obok. Możesz się skupić na spotkaniu, które jest tobie dedykowane, a ty jako trener możesz skupić się na tym, żeby przekazywać treść w spokoju. Dlatego masz fajną kawę, do tego masz dobre ciacho, które jest upieczone przez nas, i do tego masz najlepszych, najfajniejszych event hostów, jakich możesz sobie wyobrazić w mieście, w Polsce, nie wiem. Okej. Dużo osób, które nas oglądają, to nie tylko organizatorzy spotkań, czy też osoby z działów marketingu, z działów HR, czy agencji eventowych, ale to również po prostu hotelarze. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, w jaki sposób poprowadzić z sukcesem obiekt, piszcie. Piszcie w komentarzach, a jeżeli z jakiegoś powodu, na przykład wstydzicie się w komentarzach, możecie napisać do mnie w wiadomości prywatnej. Ja chętnie zbiorę te informacje. I zaproszę raz jeszcze Miłosza do tego, żebyśmy sobie porozmawiali i poodpowiadali trochę na Wasze pytania. A teraz, jeżeli oglądałeś ten film na YouTubie, no to pamiętaj, czerwony znaczek, subskrybuj, zaraz obok niego dzwoneczek, po to, żebyś dostawał powiadomienia, choć nie jest to konieczne, bo w końcu 13:10 u Hery, codziennie nowy odcinek. A jeżeli oglądałeś go na Facebooku lub LinkedInie, sharing is caring, udostępniaj łapki w górę lub w dół, jeżeli uważasz, że było słabo. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że byłeś razem z nami i widzimy się jutro.